No oczywiście. Czy Ukraina może uderzyć na Rosję i Moskwę, jeśli wojska rosyjskie się wycofają? No, to znaczy, Rosja zapowiedziała Ukrainie surowo, że nie wolno jej uderzać na ziemię rosyjskie. Ukraina się słucha, co dowodzi, że rzeczywiście Rosja ma po trochę racji, twierdząc, że to nie jest wojna, tylko jakaś operacja specjalna. No bo na wojnie, no to wojska ukraińskie, które w tej chwili zajęły tereny wokół Kijowa i nawet i Charkowa, no to przecież w odwecie by uderzyły na jakieś ziemie rosyjskie. One się bardzo pilnują, żeby granicy z Rosją nie przesadzić, bo Rosja im grozi paluszkiem. No więc to widać wyraźnie, że to nie jest wojna prawdziwa. Także po prostu Rosja ma ogromną przewagę. To, że Rosja używa, Rosja ma w tej chwili 850 tysięcy żołnierzy według danych oficjalnych, a używa ewentualnie jakieś 150 tysięcy. I nie bierze do szeregów tych wojsk tam wytrenowanych, tylko bierze nowych poborowych, świeżych. Po prostu chce wytrenować sobie nowe siły. Ma, że powiem, za darmo. Ludzie nie tylko siedzą w koszarach, ale również strzelają, się uczą strzelać. Więc sobie na Ukraińcach Rosjanie trenują. A Ukraińców to jest bardzo przykre. Nie ukrywajmy. Nie ukrywajmy dla Rosjan, co to, że się dzieje na terenie Ukrainy. Co im tam, że niszczą Ukrainę. To jest no, przykra sytuacja. Wojna w ogóle jest przykrą sprawą, no, ale pamiętajmy, że gdyby Meksyk ogłosił, że chce zniszczyć Stany Zjednoczone i przyjął wojska rosyjskie, które tam, ekspertów rosyjskich, które by szkoliły wojska meksykańskie w walce z USA, to zapewniam Państwa, że Meksyk miałby się też spieszyć.